Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Knauf dla wykonawców. W tym odcinku pokażemy Wam kładzenie oraz obróbkę tynku MP75SL na przykładzie tynkowania sufitu gęstożebrowego. Na dozowniku wody w maszynie ustawiamy gęstość materiału, po czym rozpoczynamy narzut. Powierzchnię wyrównujemy łatą H. Po odczekaniu około 50 minut sufit trapezujemy. Kontrolujemy płaszczyznę. W przypadku tynkowania stropu gęstożebrowego siatkę z włókna szklanego Profix wklejamy na całą powierzchnię sufitu. Odmierzamy siatkę, wtapiamy ją w narzucony tynk, pamiętając o 10-centymetrowych zakładach siatki na siatkę. Po odczekaniu stosownej chwili czas jest zależny od rodzaju podłoża, temperatury otoczenia, grubości narzuconego tynku uprzedniej warstwy, jak i od jego gęstości, przystępujemy do drugiego narzutu, po czym ściągamy tynk łatą H. Po około 60 minutach sufit trapezujemy. Czas na piorowanie, czyli wstępne wygładzenie powierzchni tynku oraz wprowadzenie korekt na powierzchnię. Zraszamy sufit wodą i zacieramy gąbką w celu uzyskania mleczka, czyli masy, którą wygładzimy sufit. Ostateczne wygładzenie wykonujemy piórem lub blichówką. Na tym kończymy. Pamiętajcie o wietrzeniu pomieszczeń aż do wyschnięcia tynków oraz o ogrzewaniu pomieszczeń w okresie zimowym. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do oglądania następnych odcinków z cyklu Knauf dla wykonawców.